Jest z nami Karol Danielak. Karol, wielkie gratulacje za twoją pierwszą bramkę w oficjalnym meczu dla Podbeskidzia. No, ten mecz zaczął się dla was tak naprawdę idealnie. Dziękuję bardzo. Na pewno bramka cieszy, ale musimy szanować ten punkt. Staraliśmy się wygrać tutaj, wiadomo. Sytuacji było sporo, żeby odnieść zwycięstwo. Niestety nie udało się i na pewno ten punkt trzeba szanować, bo będzie to na pewno ciężki teren. Szybko wszyscy przyszli pozyskani zawodnicy i mieliśmy dużo czasu, żeby się zgrać. Dużo tych sparingów i to na pewno zaowocowało i gdzieś już tutaj w tej drugiej połowie naprawdę dobrze to wyglądało. Czy ty ten punkt wywieziony z Sosnowca traktujesz jako zdobyty punkt, czy raczej strata dwóch? Nie, no tak jak powiedziałem na początku, na pewno trzeba ten punkt szanować. Jeszcze pytanie, wracając do twojej bramki. Zdarzyło ci się kiedyś zdobyć bramkę głową, bo wiemy, że najczęściej grasz na skrzydle. Tak, zdarzyło się i to nawet w podobny sposób. Czyli jesteś też groźny w sytuacjach podbramkowych. Dzięki. No i oby tak